W tamtych czasach mówiło się o wyścigu zbrojeń, tak? Mówiło się, która strona z żelaznej kurtyny będzie pierwsza, kto wyśle człowieka w kosmos, kto pierwszy stanie na Księżycu. Tych wyzwań było dużo, ale były inne niż teraz. Jakie dzisiaj stoją przed nami wyzwania, przed tymi, którzy prowadzą projekty kosmiczne? Trwa w tej chwili, i to bardzo poważnie, przygotowanie do lotu na Marsa. To nie ulega wątpliwości. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że lot na Księżyc czy na Marsa to nie jest... Jego osiągnięciem nie jest to, że stamtąd się przywiozło paręset kilogramów kamieni, że się zbadało i tak dalej. Nie. Tylko przy okazji te osiągnięcia, nowe technologie, nowe sposoby zarządzania, to jest cała wielka piramida. Gdzieś tam na szczycie stoi kosmonauta, ale te wynalazki przy okazji. Potrzebna będzie i będzie niedługo zbudowana baza naukowa na Księżycu, bo po pierwsze musimy badać ten daleki kosmos. Teraz powiem dlaczego. Ten daleki kosmos absolutnie jest potrzebny. Dalej, jeżeli będziemy lecieć na Marsa, to nie wystartujemy z Ziemi, tak jak polecieli chłopcy na Księżyc od razu. Tylko trzeba zaczekać na orbicie około ziemskiej, zmontować jakieś tam wielkie pojazdy, prawda? Ale ludzie na Księżycu będą się adaptować do tej wielkiej podróży i muszą umieć żyć w warunkach absolutnej próżni dookoła. To nie tylko to, jak w przypadku misji Apollo, kilkugodzinne wyjście na powierzchnię. Tam trzeba żyć, będzie. Trzeba umieć sobie wyhodować rośliny, cykl biologiczny zamknąć. Mówią uczeni, że na Księżycu szczególnie występuje Hel-3. Pierwiastek, który rozwiązałby absolutnie problemy energetyczne. Na Ziemi on jest co prawda też i w oceanach, ale w tak świadomej ilości, że na razie nie myśli się nawet teoretycznie o sposobie jego wydobycia. Ale Rosjanie pracują nad tą problematyką i gdyby się to udało, to byłoby coś fantastycznego. Bo rozwój cywilizacji to nie tylko posiadanie czegoś tam więcej, lepszego, ale rozwój cywilizacji zależy od ilości energii, którą my możemy dysponować. Prawda? Człowiek pierwotnie nie potrzebował, wystarczyło jemu ognisko i żagiew jakoś. Dziś już nie. I ten problem energetyki energetycznej to jest przyszłość Ziemi. A Mars, no jest, trzeba tam lecieć.